Wiecie co? Trzeba dalej kontynuować tą zwycięską serię Olivier Giroud! Dostał miejsce już w legendzie. W legendzie, w czym? W hali legend rolników. Nie wiem, coś takiego trzeba kiedyś będzie zrobić. Tym razem, bo nie jest potrzeba kontraktu. There you go! There you go! Sprawdźmy kondycję, jak tam panowie wyglądają. No, Debuchuin, Giroud. Giroud tam nie potrzebuje pełnej kondycji. On z kondycją 20 tam będzie zasuwał jak szalony jeździec. Okej, okay. BPL kontra BPL, here we go! Połowa jest nawet moja, jest Fellaini, jest na niej na tej samej pozycji, jest Shirley, jest Kompany, też chyba w tej samej pozycji. Świetnie, tam Nani wychodzi, Nani! Aaa, uprzedził mnie cwaniak. I teraz, i od razu na Olivier Giroud, który znowu stracił orientację taktyczną, ale piłka przyleci chyba do Llorisa. Llorisa, przepraszam, to jest Francuz nad Hiszpan. Teraz ja zdążę, proszę państwa, Leighton Baines w środku, Olivier Giroud, Leighton Baines, Giroud. O Jezus, ma, Giroud się tutaj zgubił w tym biegu. Ale ja to przyjmuję. Proszę cię, Giroud, no gdzież ty tam biegniesz? Karny! Giroud kontuzja! Strzela Shirley, gol! 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 Ale Giroud leży! Nie, 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 nie cieszmy się! Giroud leży! Giroud leży! Olivier! Olivier! Czy żyjesz? Olivier! Chyba żyje. Łap to decha. No, spokojnie, misiu. I teraz daleko, na Oliviera, który znowu nie zdążył. Się powoli robi tradycję, ale nieważne. Gdyż teraz De Bruyne zostaje wypuszczony na blokach startowych i Olivier! O, Olivier Giroud patrzy się, jak piłka leci na rzut rożny. Dlaczego Olivier Giroud się patrzy? No tak, bo to zawsze lepsze. I teraz, proszę państwa, od razu rozpoczynamy na Giroud! Giroud! Legenda nadal żyje. He's back. Better. Faster, stronger, harder, and everyone is on their feet right now, here on Old Trafford. Yeah. Pitero po angielsku. 2,99 w Biedronce. Z Poli nie przejdzie. O mój Boże, Szerle! Chciałeś mnie zabić? Znaczy, przepraszam, De Gea zabić? Tą głowę pomiędzy ręce wstawiam i no kurde, szaleniec się znalazł. Dawaj, teraz Giroud się tam tylko nie zgubił. Proszę, dobrze, nie zgubił się. No way, mate. No fucking way. Teraz Giroud sobie klasycznie poklepiemy. Giroud tam traci równowagę. O, jest faulowany, ale w sensie tego nawet nie widzi. I teraz, Olivier, dlaczego? Dlatego! Wiecie co? To nawet nie potrzebuje celebracji, gdyż Olivier Giroud niszczy każdego przeciwnika, jak leci. Piłka też leci. Nad bramkarzem, prosto do siatki. Teraz jeszcze Fela. Czy się poświęci dla swojego przyjaciela? A! Jest! Olivier Giroud, the legend is here. Hat-trick francuskiego, sacrebleu, zawodnika. Tu potrzeba po prostu, o. No on tak specjalnie, no chciał poprzeczka, dobitka, ośmieszenie zawodnika, jeszcze mi wyjdzie. Dziękuję, danke schön, merci, thank you. No i tyle, poligrafstwo tutaj się kończy. A fieżichu, na, I wanna get coś tam, a fieżichu, dobra, jak tam fitness? Jeszcze nie jest źle w sumie, chłopaki. O Boże, on im się kończył kontakt. Grubo. Dobra. To Bukuinowi trochę odpalimy koksa. Tam Giroud się nie musi tam dużo koksić, więc dla niego ta kondycja. Ale te kontrakty mnie niepokoją. Będą musiał trochę nakupić albo po prostu załatwić skąd inąć. No, Eliere, Eliero, Elia. Javi Martinez na lewej obronie. Coś podobnego. Ale Aubameyang, Benzema, Götze, Fellaini. O mój Boże. Ej. Czerwona kartka. Boże, ale lagi. Ta o dziękuję. Benzema.
Ale jaja! W takim miejscu! No i znowu. Ej, jak tym cudem. Jego piłka! Are you fucking kidding me? Z niego prosta taktyka, wyjazd. No i Boże, jeszcze De Bruyne trafił w swojego zawodnika, na niego! A ten na nie się pchał, uciekał, może myślał, że z niego zastrzeli, uciekał. Giroud! Giroud! Olivier Giroud! Olivier Giroud! 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 Muszę jakąś piosenkę wymyślić. Dla Olivier Giroud, to jest legenda, no patrz no. Jak można tego człowieka nie kochać? Strzela tej bramki na zawołanie. Jest wart jakieś 1000, czy tam nawet mniej końców. Jest kontuzjowany ze 3 razy w meczu. Źle się ustawia. No ale jak jest piłka, to jest, jest gol. Jeszcze zablokowałem własnego kolegę. Jeszcze wystawiłem mu piłkę. To był kasa babuj? To trzeba... No nie wiem jej co wy robicie, ale dobra, Zichu! 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 Ej, no już widziałem piłkę w siatce. Rzut wolny. I tutaj nie ma innej możliwości niż Leighton Baines. I precyzyjne uderzenie. Popatrzcie. Ho, mogłem to technicznie. Ale patrzę, że się usuwa murek. Fines. Rzut karny. Rzut karny. A to oznacza tylko jedno. Magia Oliviera Giroud nadal trwa. I nadal będzie trwała, gdyż do rzutu karnego podejdzie właśnie Francuz. Będzie za mocno. Albo i nie! Giroud! The power! The warrior! O mój Boże, złamię sobie kark jeszcze. No ale jest! Kolejny gol! Niesamowitego! Olivier Giroud! No! No to było specjalnie, Olivier po prostu chciał dać bramkę Leightonowi Bainesowi, który świetnie się włączył w akcję ofensywną i zdecydował o bramce numer 3! A Olivier Giroud chyba w tym momencie zalicza asystę, bo to chyba się liczy jako asysta. To chyba tak to się powinno określić, chociaż nie, to... Nie wiem. De Bruyne! Nie! Broni Weidenfeller! Dobra interwencja. Dobry strzał też. Teraz sprawdźmy coś takiego, może wkręci się. Nie. Elia. Cóż za fascynujące rozegranie piłki. No i strzelają honorowe obra... Nie, nie powiem tego jeszcze. Tutaj w ogóle odpuściłem krycie. Niech zgadnie, wejdzie Jakub Błaszczykowski. Albo Shaqiri. Błaszczykowski! O kurde, koleś ma Balotelliego na ławce. I z niego nie korzysta, no. Taki cep. Ale to jest cep, dlaczego nie prowadził Balotelliego, jak Benzema zszedł? Nie pojmę tego, do końca tego spotkania. Jak on to przegra? Na własne życzenie. Bez siły w ataku. Bez sposobu w ataku. Kolego, nie jest? O, ładnie. Ładnie, też szczęście mnie nie opuszczę, no przydaje się czasem tym lepszym szczęściu. Tak jak to mówią, szczęście sprzyja lepszym. Przez ostatnie kilka sezonów to sprzyjało moim przeciwnikom. Czas, żeby trochę dla mnie sprzyjało, no to było do... No jakby to po raz drugi się zakończyło od poprzeczki i wybicie, to ja bym chyba zbył. No ale Fellaini dopiął swego, a teraz się robi gorąco. Nadszedł, teraz. Mario Balotelli i nie ma opcji. I jedziemy z tym koksem. Jest koniec meczu. Całe szczęście.
całe szczęście wygrywamy, no a ten Benzema nam pomógł bardzo tą swoją czerwoną kartką w którejś tam piątej minucie? No wiecie, się trochę zmienił, po pierwsze powiem, chyba tylko dwa strzały, teraz już ma 9, no ale... Czasem bywa, chłopie, czasem bywa. Już mamy zapewnione utrzymanie, tylko 3 zwycięstwa. I jesteśmy w lidze numer 5. Jak to ładnie, teraz szybko, fajnie, wszystko leci.